Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No wygląda na to, że w Ameryce gamonie wegetarianie z Hollywood wiedzą lepiej, co ma robić rolnik w Ohio. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń dzyń o codziennych powiadomieniach, o filmikach, które są bardzo często zdemonetyzowane. No Kalifornia. Kalifornia no, to jest najbardziej taki lewacki stan w Ameryce. Jest nieprawdopodobnie wielki. Jest tylu ludzi w Kalifornii, że oni mają 55 reprezentantów na 435, czyli to jest dobrze ponad 10% ludności i reprezentantów w Kongresie Amerykańskim. No mają tylko dwóch senatorów, tak jak każdy inny stan, no bo stan w Ameryce, każdy stan ma dwóch senatorów, niezależnie czy to jest Wielka Kalifornia, ma dwóch, czy mały Rhode Island też ma dwóch. No i jak popatrzycie na mapy, na flagę, to te gwiazdki z tej strony, no to jest właśnie 50 gwiazdek, bo jest 50 stanów. No ale Kongres Amerykański, można powiedzieć, nie ma dużo polityków, no bo tylko 100 senatorów, 435 reprezentantów. No ale każdy stan ma 100-200 reprezentantów swoich i ma tam sporo senatorów swoich. No i teraz Kalifornia, jako że jest bardzo komunistyczna, tam był Reagan. Reagan był gubernatorem w latach 80., został prezydentem. No wszyscy się śmieją, że Reagan to był aktorem, no ale on na początku swojej kariery był aktorem, później był gubernatorem przez długie, długie lata, prowadził całą Kalifornię, bardzo dobrze prowadził, no i później został wybrany prezydentem, nie tak jak Zeleński, który w zasadzie był aktorem, który grał prezydenta, no i został prezydentem. Ale wracając do Kalifornii, tam ci komuniści teraz wpływają na całą Amerykę w sumie, można powiedzieć, czyli tak jak Berlin wpływa na Polskę w ramach Unii Europejskiej. I chodzi tutaj właśnie o trzodę chlewną. O trzodę chlewną, bo dzisiejsi komuniści, no to są komuniści środowiskowi. To są komuniści jarosze, weganie, wegetarianie i tak dalej, i tak dalej. Nienawidzą po prostu mięsa. No i mięso i dzieci to są ich największymi wrogami. Także dzisiejszym wrogiem komunistów, wrogiem całej tej wariackiej grupy oszołomów, no to są właśnie dzieci i mięso. Walczą z tym, żeby skrobanki były w każdym momencie, na każdym kroku, no i walczą z tym, żeby nie jeść mięsa. No i jedną z tych rzeczy, którą Kalifornia zdecydowała, no to będzie to, że Kalifornia ustaliła, że będzie bardzo regulowała produkcję tucznika. No i nie tylko w Kalifornii, ale w całej Ameryce. No w Kalifornii to jest produkowane 1% tucznika, bo tam wygląda na to, że nie ma jak produkować, a 99% tego boczku i całych szynek i tak dalej pochodzi z reszty. I dlaczego to jest ważne? No dlatego, że Sąd Najwyższy się za to bierze. Sąd Najwyższy się bierze za to, czy Kalifornia ma prawo to robić, czy po prostu, tak jak wszyscy mówią, jest tak arogancka, że postanowiła, że będzie wysyłała swoich inspektorów. Kalifornia ma wysyłać swoich inspektorów do wszystkich pozostałych 49 stanów, żeby patrzeć się tam, jak to mięso jest produkowane, czy jest prawidłowe, czy nie ma jakichś tam nadużyć, czy te zwierzęta są traktowane z powiadomieniem oraz bez powiadomienia. No tak Kalifornia mówi, wpadniemy na farmę tuczników i się możemy pojawić, jak wam powiemy, ale możemy się pojawić też, jak się nie pojawimy. No w 2018 roku debile w Kalifornii przegłosowali to obywatele przegłosowali to. No oczywiście cena mięsa podskoczyła dramatycznie, no i to jest to, o co chodzi wegetarianom. Wszyscy
wszyscy ci weganie chcieliby, żeby mięso było po 100-200 dolarów. No w sumie też nie bardzo by się smucili, jeżeli kiełbasa z marchewki by była po 100-200 dolarów, no bo takie są w sumie konsekwencje. No jedzenie tej kiełbasy z marchewki w Ameryce w sumie spada na pysk. No ale jest, komuniści ścigają mięso, komuniści ścigają wieprzowinę w Kalifornii, no i sąd najwyższy za to bierze. No, prawda jest taka, że bardzo dużo tych stanów, no to nie zasypało gruszek w popiele. Oni po prostu wiedzą co robić. Powiedzmy w Ohio, no to tam ludzie żyją normalni. To oni już w 2009 roku, czyli dużo przed tą propozycją 12 kalifornijską, żeby te tuczniki tam ścigać w tej Kalifornii, no to oni sami usiedli, popatrzyli, zrobili co tam potrzeba zrobić, jakie potrzeba, jakieś standardy dla zwierząt, także, że to było bardzo, bardzo no dobrze zrobione. Cała ta rada powstała dotycząca hodowli zwierząt. Także trzoda chlewna, te stado krów, te najróżniejsze chlewnie, obory, stajnie i tak dalej. No to wszystko zostało to jakoś tak określone, co można, co nie można. No cały ten system menadżerski tego zarządzania. No i do tego, żeby ta trzoda nie ginęła, tak? No bo to nikomu nie zależy, żeby to one zdychały z jakichś chorób. Nikomu nie zależy, żeby właśnie padało to za dużo, no bo to są straty ekonomiczne, żeby było jakoś bezpiecznie dla tych pracowników, jak i dla zwierząt. No i również, żeby zabezpieczyć te wszystkie lokalne zasoby żywności i tak dalej, i tak dalej. Także była propozycja, później dwupartyjnie, obydwie partie, kiedyś jeszcze demokratyczna, no dzisiaj to komunistyczna, no i republikańska, zgodziły się to, no i w Ohio po prostu zatwierdzili coś bardzo normalnego. No i później zastosowali w Ohio, tam podeszli do tego bardzo poważnie. W całej tej radzie no to byli eksperci od bezpieczeństwa żywności, dwóch weterynarzy, był jeden profesor z Uniwersytetu Rolniczego w Ohio, dwóch reprezentantów społecznych, był jeden reprezentant z farm takich rodzinnych, dwóch reprezentantów z takich większych farm zorganizowanych, no i cały dyrektor od rolnictwa, które cała agencja w Ohio jest właśnie odpowiedzialna za te regulacje. No i to wszystko to elegancko zostało ustanowione, zrobione, także w 2011 roku już w Ohio, długo przed referendum w Kalifornii, ta rada zaproponowała, co ma być. No i oni mają 15 najróżniejszych takich sekcji w przepisach administracyjnych w Ohio. Także cała trzoda chlewna i cała te stado krów i byków, no to wszystko jest regulowane. I tam w sumie to nie ma potrzeby, żeby Kalifornia, która jest 5000 kilometrów dalej, nakazywała im, co oni mają robić, jak mają to robić. No bo to całe te wszystkie slogany takie wegańskie, cała rada w Kalifornii, no to jest obsadzona właśnie przez środowiskowców, przez wegan i tak dalej, którzy jedynym celem to jest zniszczenie po prostu konsumpcji mięsa w Ameryce i cały ten Hollywood zafascynowany jest tymi kiełbasami z trawy i z marchewki.
No Kalifornia, no to ma jedną wpadkę za drugą. Teraz ostatnio, no to Kalifornia prosiła, czy proponowała, żeby ludzie wyłączali swoje urządzenia elektryczne, czyli między innymi nie ładowali samochodów na prąd, no bo jest za mało prądu, żeby podwyższali temperaturę klimatyzacji i tak dalej. Dlaczego? No dlatego, że Kalifornia wprowadziła nieprawdopodobne regulacje na temat tych źródeł odnawialnych, wykończyła wszystkie elektrownie węglowe, wszystkie elektrownie na ropę, dużo elektrowni na ropę, dużo elektrowni na gazy ziemnej, no i tam wszystkiego brakuje. No i teraz Kalifornia nakazuje, czy tam robi coś takiego, że 49 stanów w Ameryce ma być pilnowana właśnie przez Kalifornijczyków. Także ta propozycja z Kalifornii, no to ona w zasadzie zmusza tych właścicieli, tych farmerów, tych rolników, którzy produkują wieprzowinę, że muszą podpisać to, co Kalifornia im mówi, a nie to, co mają lokalnie w stanie. Także te lokalne prawa stanowe są mniej ważne niż to, co jest tam w Kalifornii. No i to wszystko znajdzie się to w Sądzie Najwyższym, no bo w sumie ludzie chcą kupować mięso z Ohio, jeżeli mieszkają w Kalifornii, no i rządy komunistyczne tego w sumie nie mogą zabronić. To jest konstytucyjnie gwarantowane, w zasadzie ten dział dotyczący handlu i wymiany pieniężnej. To jest wszystko dobrze ustabilizowane. No i nie może Kalifornia w sumie zmusić, nie może zmusić 49 innych stanów do tego, żeby oni tańczyli tak, jak Kalifornia zagra. Także ta propozycja 12 w Kalifornii, no to jest następna w zasadzie sprawa, która trafia do Sądu Najwyższego, który, no, jest nadzieja, że będzie walczył w imieniu normalnego podatnika. Dużo też, co komuniści środowiskowi zrobili w wielu stanach, teraz w 2016, w 2020, no to były najróżniejsze takie plebiscyty. No i ludzie głosowali, na przykład dużo stanów dwa lata temu, no to głosowało za tym, żeby jajka były tylko od kur wolno chodzących, czy tam jakieś były tam ograniczenia. No i okazało się, że w sumie jajka, które można było kupić w każdym z tych stanów, tuzin za $1.20, $1.50, jakieś takie jumbo wielkie, czyli po 10 centów za sztukę, no to teraz znienacka po tej ustawie ten sam tuzin kosztuje 3,50, 4,50 za tuzin, czyli z 10 centów poskoczyło na 30-40 centów. No i ludzie się zastanawiają, no ale to jest właśnie metoda komunistów. Oni chcą cenowo wyniszczyć. Tak samo jest robione z bronią. Komuniści w wielu stanach mówią, że chcą nałożyć podatek 500, 600, 800% na powiedzmy na amunicję, jakieś straszne podatki na broń. No i w ten sposób tak od tylca wchodzą i niszczą po prostu wolność do kupowania tańszego jedzenia, niszczą wolność do kupowania broni i tak dalej, i tak dalej. No komuniści są straszni i każdy powinien sobie z tego zdać sprawę, ale myślę, że nawet dużo lewaków, dużo komunistów nie patrzy na to, jak powinno. Także, że nie dajmy się zmusić weganom, żeby nam zabrali przyjemność jedzenia mięsa, no bo niestety nie wytrzymamy, długoterminowo społeczeństwo nie wytrzyma.
Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych, głosujcie na tych, którzy się nie będą zgadzali z kalifornijskimi weganami, którzy chcą zabronić jedzenia boczków w całej Ameryce, no bo to do tego może doprowadzić. Przekaz dla komunistów, co głosowali na Clintona, Muhammada, Obamę, czy na przekupnego Bidena, no widzicie, co się dzieje. Mam nadzieję, że zmienicie przynależność partyjną na republikanów, albo zadeklarujecie się jako niezależni, będziecie głosowali na normalnych, no, ale jeżeli już nie potraficie aż tak się przekonać, to po prostu nie idźcie na wybory. Zdrowia dla normalnych.